Niektórzy z was uważają, że są niegodni uwagi. Tak się oceniacie. I chodzi o to, żebyś zaczął zwracać na siebie uwagę. Żebyś zaczął zwracać uwagę na to, jak się zachowujesz w różnych sytuacjach. A żeby zwracać uwagę na to, jak się zachowujesz w różnych sytuacjach, to musisz się wprowadzać w nowe sytuacje. Nie wiem, czy was też tak to fascynuje, jak mnie. Jak ja czytałam jakieś książki albo oglądałam filmy o ludziach, którzy przechodzili przez ekstremalne rzeczy, ja się zachwycałam tym, do czego zdolny jest człowiek. Jak patrzymy na Jezusa, to możesz się zachwycić tym, do czego zdolny jest człowiek, nie? Ale jak patrzysz na swoje życie, które nie jest poddawane próbom, bo nie chcesz się rozciągnąć w jakimś kierunku, to nie masz szansy się zachwycić tym, do czego jesteś zdolny. I to mogą być bardzo małe rzeczy. Na przykład założyłam najkrótszą w swoim życiu spódnicę dzisiaj, tak? Nigdy w życiu nie wyszłam w takim stroju. Nigdy w życiu. I sobie oglądam siebie, jak się czuję. Rok temu byłabym tutaj w ogóle spękana. Dzisiaj normalnie tańczyłam na uwielbieniu i w ogóle zapomniałam o tym, w czym jestem, tak? Tak samo z obcięciem włosów. Bóg mi po fakcie powiedział, zobacz, jaka byłaś do tego przyzwyczajona. Zobacz, jak już ci było fajnie. W ogóle usłyszałaś kilka komplementów, że masz fajne włosy i w ogóle. Nie, już tak można było sobie tam coś odgarnąć, nie? Nie mam tego, nie mam odruchu. Już nie mam tego, tak? Nie mam tego odruchu. I patrzyłam, zobaczyłam się jakby w sytuacji rok temu, kiedy obcięłam się, 3 dni później stawałam na zarządzie z prezentacją. Patrzyłam na swój stan wewnętrzny. Wtedy bardzo się bałam. Bardzo się bałam. Bałam się pytań, że coś tam, wiecie, zainsynuują, co ja powiem i tak dalej. A w tym roku sytuacja się powtórzyła. I wiecie, ktoś może powiedzieć, 2 razy się nie wchodzi do tej samej wody. Ja nie weszłam do tej samej wody, bo to jest spirala, która idzie w górę. I ja weszłam na zarząd 3 dni po obcięciu włosów. I byłam tam panią sytuacji. Mam taką przychylność tych ludzi i w ogóle moja pewność siebie wzrosła. Dlatego, że narażam się na pewnego rodzaju testy. Czasami to są testy, które wynikają z sytuacji, które są zastane. Jak wychodziłam na ulicę z tą opuchlizną, z tym fioletową naroślą, tak? To było moje wyjście. Jak ja w ogóle stanę naprzeciwko ludzi i będę mówiła im Ewangelię sukcesu o tym, że Jezus mnie zbawił, tak? I świeciła taką twarzą, tak? Jak będę się modliła o chorych z taką twarzą, nie? Jeżeli uważasz, że jesteś niegodny uwagi, to musisz zacząć zwracać uwagę na siebie samego i rozciągać się w takich sytuacjach i zafascynować się tym, do czego jesteś zdolny. Amen.